Cześć, z tej strony Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w mojej nowej serii, która nazywa się Kupi Wygraj. Jest dziś ze mną JJ-ka. Hejka! Nietypowo. Moi drodzy, już wam tłumaczę, na czym polega ta seria. Ja za chwileczkę kupię pakiet odznak, z której wypadną aż 3 odznaki do różnych zadymiarzy. I właśnie tymi zadymiarzami musimy wygrać mecz. Tylko że skoro ja jestem w dzisiejszym odcinku, no to na początek wybieramy sobie po jednym zadymiarzu. Będziemy może grali 3 po 3, kto pierwszy może sobie wybrać zadymiarza. Może być. Później na końcu oczywiście zostaje ta ostatnia postać i tą ostatnią postacią będziemy musieli wygrać mecz duo z jakimś randomem. Dokładnie. Oczywiście tak. Mecze będziemy grali osobno. No i kto zdobędzie mniej punktów, ten? Ten przegrywa, a osoba, która wygrała, otrzymuje ode mnie 100 zł PSC, aby rozdać swoim widzom. Tak jest, także nie dość, że my dzisiaj między sobą rywalizujemy, to wy możecie coś wygrać. Jedyne, co musicie zrobić, aby wziąć udział w konkursie, bo już teraz możecie wziąć udział w konkursie na te 100 zł PSC. Dokładnie tak. Zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał. Oczywiście kod Farel w sklepie, Brawl Stars musi być pisany, tak jest. No i w komentarzu napisać, biorę udział w konkursie. Coś takiego. Ale to nie koniec niespodzianek, moi kochani. Wielu z was prosiło mnie o to, żebyśmy dla was nagrali odcinek z fanartami, więc dzisiaj razem z siecią Play przygotowaliśmy dla was bardzo fajny konkurs. Więc dzisiaj możecie się wykazać swoją kreatywnością i narysować fanart JJ-ki bądź też Farela nawiązujący do sieci Play. Tak jest, moi drodzy. Play zorganizowało taki konkurs. Możecie tworzyć właśnie fanarty związane z nami i siecią Play, udostępniać je na swoim Instagramie, oznaczać Play Polska, oznaczać nas, żebyśmy też mogli je zobaczyć. No i oczywiście pod tym zdjęciem, które udostępnicie, napisać hashtag teamplay z fioletowym serduszkiem. Tak, w opisie wam jeszcze wszystko napiszemy, żebyście mieli dokładnie wszystko przedstawione. Pod koniec miesiąca Play wybierze najlepsze fanarty, najbardziej kreatywne i będzie udostępniać je na swoim Instagramie. My również będziemy wybierać takie, które nam się najbardziej podobają. A nagrodą jest, moi kochani, wasza praca wydrukowana przez nas, podpisana z naszymi autografami, z podziękowaniami, że zrobiliście mega dobrą robotę. A ta praca zostanie do was wysłana do domku. Tak jest i cały proces, jak podpisujemy tą waszą pracę, będzie oczywiście udostępniony przez nas na naszym Insta Stories, więc będziecie mogli swoją pracę zobaczyć również u nas. My za was bardzo mocno trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że to właśnie któryś z naszych obserwatorów wygra ten konkurs. Pamiętajcie, że najlepsza, najbardziej kreatywna praca będzie udostępniona właśnie na Insta Stories Play Polska. Także naprawdę jest o co walczyć. Trzymamy za was bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki, no i czekamy na wasze pomysły. Jesteśmy przeciekawi, także działamy. A teraz, moi kochani, polecam 3 krótkie filmiki podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. A my kod Farela. No i jest. Siema, ja jestem DX, a to jest DJ Frank z kodem Farel. O, i kupuję z kodu Franka. Ja oczywiście, moi kochani, wam dziękuję ślicznie za wsparcie. Jeżeli też chcielibyście wystąpić na moim odcinku, to wystarczy, że nagracie, jak robicie zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Podeślijcie mi to na maila, mail oczywiście jest w opisie, a ja was udostępnię u mnie na odcinku. Oczywiście, jeżeli podacie jeszcze link do swojego kanału, no to udostępnię was też w opisie. Oczywiście chcieliśmy was jeszcze zaprosić do naszego sklepu pixshop.pl po przekazackiej koszuleczki. Na link w opisie. Albo z gamingowym kodkiem. Tak jest. Zapraszamy. Dobrze, moi kochani, jesteśmy na moim koncie. Koncie. Tak jest. Musimy teraz kupić gemy. Oczywiście sprawdźmy, czy kodzik Farel się nie zresetował. Przypominam, co tydzień się resetuje. Dziękuję wszystkim za wsparcie oczywiście. I teraz zakupimy sobie troszeczkę gemów. Zapłacono, moi kochani, 170 gemów trafia na moje konto. Ok, teraz sobie kupujemy pakiet odznak. Uwaga! I JJ-ka, masz prawo wyboru. Albo dobra, zróbmy inaczej. Gramy 3 po 3. Zanim kupimy, zgramy 3 po 3, kto pierwszy wybiera. Zanim poznamy postacie. No dobra. 3 po 3. 3 po 3. Dobra, wybieram pierwszy, więc easy win. Dobra, kupujemy i uwaga! Dum tururum, dum tum. 8-bitowiec Sandy i Kruk. Zielona do Kruka, ale fajnie. Ale nie sprawdziłeś, jaka jest dzisiaj mapa. Nie sprawdzałem, no. No dobra. Ale kurczę, dwie legendy są. Więc spoko moim zdaniem. No. Dobrze, to ja będę chciał zagrać Sandy. To ja będę chciała zagrać Krukiem. Okej, okay, czyli tryb solo, ja gram Sandy, a JJ-ka Krukiem, a później gramy duo z randomem 8-bitowcem. Okej. Okay. Dobra, moi kochani, mamy dzisiaj mapę klęska czy urodzaj. Na środku jest aż 8 skrzynek. Wow.
Dobra, ale ja na środek nie idę, bo z pewnością ktoś mnie zaraz tam podhaczy. No Tara jeszcze mnie obija przez skrzynki, cwaniara. Dobra, Tara, jak ja kroję te kuby, coś gadasz. Elo! Porobiłem Tarę na kuby, teraz by się przydało jeszcze ją porobić na tamte dwa kolejne. Może mi się uda z nią tutaj zatańczyć delikatnie. Dobra, jest cube. Raz, dwa, leży! Okej. Okay. Nie jest wcale źle. 5 power cubesów. Aha, sprawdzajmy krzaki, bo to może być jakaś Rose'a, bo Rose'y lubią tą mapę. Znaczy, ludzie lubią grać Rose'ą na tej mapie. Shelly na szóstym krzaku. Tak po prostu. Ja ją wyjaśnię chyba. 1900 HP. Gdzie ona jest? Jezu, ona ma 8 power cubesów. To jest coś pięknego. Boję się trochę w tych krzakach stać. Dostaję! Raz, dwa, trzy. Dobra. Jessie porobiona, jest spoko. Raz. Kurde, ta Shelly ma ulta. Ja z nią lepiej nie rywalizuję, bo zaraz dostanę pewnie gonga przez ścianę. Ona mnie spowolni i będzie przypał totalny, dobra. Mamy tutaj Penny. No dobra. Powiem wam tak, 5 zdymiarzy w grze. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo osób jeszcze będzie. W ogóle, co mam na tej mapce? Soczki, rozumiem, tak? Dobra, biorę soczek. Rzucam ulta. Znikam. I wyjaśniam chłopów. Raz, dwa, trzy. Shelly, nie! O kurcze, nie sądziłem, że ona będzie tu na 12 poziomie. No dobra, które miejsce? Zająłem rangę numer 3. Okej, okay, no to teraz czas na JJ-kę. Okej, moi drodzy, ja gram krukiem na tą mapę, najbardziej zawsze mi się sprawdza Frank, ponieważ ja zawsze wchodzę Frankiem w krzaczki, tam na sam środek, tam gdzie jest najwięcej skrzynek, no i po prostu wszystkich tam robię i zbieram wszystko, bo ta mapa nazywa się Klęska czy Urodzaj, więc albo zbierasz wszystkie skrzynki ze środka i masz urodzaj, albo no ponosisz klęskę, taka jest prawda. No tutaj kruczkiem jest ciężko wejść w krzaczki, bo kruczek wiadomo ma bardzo mało życia, więc ja nie będę ryzykować, pochodzę sobie tutaj naokoło, zobaczę co się dzieje, czy ktoś w krzaczkach tutaj na mnie czasami nie czeka. O, tutaj skrzyneczka jest jeszcze jedna, więc już mam trzeciego power cube'a, nice. Tylko szkoda, że jeszcze nie mam nawet ulta nabitego, bo jeszcze nie spotkałam na swojej drodze żadnego przeciwnika. Dobra, widzę, że tutaj w krzakach jest Bibi, zostało już 4 zadymiarzy, więc no szybciutka giereczka, szybciutka. Jest okej, okay, widzę soczek, więc... poszłabym po ten soczek. Dobra, idę po ten soczek. Idę po soczek. Jest! Nie wiem, jak to zrobiłam, ale to było boskie. Jak ja to zrobiłam? Pokonałam Bo, który miał 8 power cubów i też był na soczku. Więc no, sztos totalny. Dobra, za chwilę będę miała nabitego ulta. Tutaj mnie troszeczkę przeatakował też kruk na soczku. Ale spokojnie, ja już się leczę. Idę po tą... Czyli został nam kruk i Bi. Kruk cały czas jest na soczku. Co on? On jakieś tutaj ma cheaty, ja widzę. Wielkie starcie, dobra. Dobra, robimy go, robimy go. Wygrałam? Wygrałam czy nie wygrałam? Kurczę! Tak, wygrałam! Ale zostało mi 72 HP i jak byłam na górze i wykorzystywałam swój ultimate attack, to w tym samym momencie już go zniszczyła moja trucizna, więc nie wiedziałam, czy wygrałam, czy przegrałam. Mega to było dziwne. No nieźle, moi kochani, JJ-ka zajęła pierwsze miejsce, ładnie, ładnie. Kurczę, gdyby ta Shellka mnie nie zaskoczyła, też bym miał pewnie pierwsze miejsce, bo już miałem dosyć tych kubów w tamtym meczu, ale nie ma co płakać noc z rozlanym mlekiem. Mamy teraz w drużynie Colta. Elo, Kolcik, elo. Chyba nawet mnie kojarzy, jeżeli jesteś z Polski, no to pozdro, kumpel. Bo jest na odcinku. O kurczę, ile tam kubów się posypało. Pamka. Tą pamkę byśmy mogli tutaj, no, wyjaśnić, ale będzie ciężko z pewnością. Nie mogę nic z tym 8-bitowcem trafić. Dobra, porobiony Gale jest na pewno. Git, uśmieszek. No i teraz, moi drodzy państwo, tego Surge'a wystarczy, no właśnie, podjechać. Jest okej. Okay. Zostały 4 drużyny, także, no, jedna drużyna na razie została wyeliminowana. Ja robię to tak, rzucam tutaj gadżet. Aha, tam jest Colt, dobra, będzie przypał totalny ta Piperka. Porobić nas, czy nie? Dobra, uciekłem jakoś. Dobra, Piperka jakaś podskoczyła. Robi mnie? Tak, porobiła mnie, ale ja się respię, bo mam gadżeci, raczej Star Power. Elo, mordo. I ja jestem cały czas w grze. Ła, na 12 Colt. O, żeż ty, kurczę. Trzeba uciekać, bo jestem mega wolny i mam tylko jednego Power Cubesa. No, będzie ciężko. Bibi, raz, Bibi. Dwa, dobra, porobiona. Co to jest, jakaś wieżyczka? Co to jest? Nie. To jest... Ha!
Fanka była tylko po prostu, tak? Wielkie starcie, showdown, Cox. Tutaj sobie ładnie wzmocnimy atak naszym gadżecikiem. Ja ją z tej biorę. Dobra, kurde, respi się Colt. Uważam, ma ulta, wyjaśniam, nie? Padł, ja dziękuję, 1200 HP. Udało się wygrać, nice. Okej, okay, kogo mi dobrało? Dobrało mi Nani, która się nazywa Myziad. No, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Ja zawsze jak gram 8-bitowcem, to zapominam o tym, że mam ten Star Power, dzięki któremu się odradzam. I jak padam, to po prostu już rezygnuję i w tym czasie przeciwnik mnie jeszcze raz dobija, bo po prostu zapominam, że się zrespiłam. Dobra, stawiam sobie widełko. Jezus, ta Nani mnie tutaj zaraz zabije. Jak coś, to mam jeszcze jedną szansę na odrodzenie się. Na spokojnie. Gdzie są te cztery drużyny, jak ta mapa już jest taka bardzo mała? Dobra, respi się mój ziomek. Tu jest soczek. O nie, El Primo wziął ten soczek. Najgorzej! Dawaj go! Dobrze! Matko bosko, jaki stres! Twój teammate padł szósty raz chyba. No, chyba już 56. Dobra, biorę soczek. Tutaj jest kolejny soczek, więc od razu go zgarniam, żeby go nie zabrał. Gdzie są wszyscy? Są jeszcze trzy drużyny. Dobra, robimy tego El Primo. O nie! Graj! Respi się, respi się! Wielkie starcie! Jeszcze mnie zgasiła takim jednym strzałem ta Nani, no ale nie ma co się dziwić, bo ona miała 14 power cubesów. No powiem tak, jak zwykle dobrało mi takiego przeciwnika, że on w ogóle nie ogarniał tej gierki. Musiałam sama sobie radzić, więc to, że wywalczyłam drugie miejsce, to i tak jest ogromny sukces i zostawcie za to łapkę w górę. No i tak wygrałam z Farelem, bo on zdobył trzecie, a ja drugie, więc... No niestety po raz kolejny nie udało mi się wygrać z JJ-ką. Piąteczka, gratuluję. Przed czas wypłacić kapuchę. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kodów po 20 zł PSC dla twoich widzów. Rozdaj w jaki sposób chcesz i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Podajcie do mnie na odcinki, będziemy rozdawać. Dokładnie tak. Zapraszam też was wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszuleczki. Wszystkie rozmiary już są dostępne, czy to dziecięce, czy damskie, czy męskie. Więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy link w opisie. A my już się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!